Ja się z Wami nie przywitałam, może jeszcze zdążę, może nie, ale chciałam Wam pokazać ogórkową zupę. I tak nie będziecie wiedzieć, czy smaczna, ale skoro pokazuję, to znaczy, że tak. Także piechota, a przywitanie zapewne z tajnej bazy jednorożców będzie później. No i tak, przywitowywuję się z Wami, bo mówiłam, że tam rozmowa trwa przez telefon, że się będę przywitowywała. Jest następny dzień, dlatego że my wieczorem śmy zabalowały trzy czarownice, trzy baby, a dzisiaj jedziemy do Pepiczków, Czechów, żeby Wam pokazać coś, jak się da pokazać, to Wam pokażę także. Ja się próbuję z Wami cały czas przywitać. Z Wami? Z Wami to już się witam od 2 godzin. Myślałam, że od 2 dni. Ja też. Od 2 dni się z Wami witam. Ja też tak sobie myślałam. Z Wami próbuję się przywitać, po prostu jak człowiek. Dorota coś szumi. Petersen nową coś nawiedziło. Nie? Albo ktoś. Coś, albo ktoś. Dzieje się po prostu dziwactwo. Jakieś panowie klatkę robią. Przejść schody. Nie można. No klatkę, schody, klatkę. Klatka. I nie wiem, jak będzie wyglądał ten vlog. To znaczy już podejrzewam. Ja też. Podejrzewam po troszeczkę, że może być dziwnie. Ale jeszcze nie była, bo ja... Jeszcze nie, jeszcze... Bo Petersonia musi się ładować wtedy, kiedy jest 98,14. Nie cały czas. Nie, jak jest 60. Nie, to się doładowałem nie. Nie. No to się ugryz. Po co ja tu jeszcze leściłam na tym vlogu? No powiedziałam, że później nie będzie. A ja się ciągle próbuję... połączyć z Wami, przywitać. To będzie tak wyglądało, przypuszczam, więc przepraszam z góry. Ale za moich 4 zdania. Za moich współtowarzyszy. Ja też przepraszam za moich współtowarzyszy. Ja też. Musiałam podcast nagrać, bo no... Podcast będzie, byłby zacny. Także gdzieś jedziemy, pokażę Wam potem gdzie. W każdym razie będą Pepicki, Knedlicki, i Kreciki. Ach jo! Powiedziała gdzie. No tam, ale nie ja wiedzą gdzie i po co. Wytnie. W ogóle mnie wytnij i pokaż tylko jedynie krajobrazy. Nóżki! Nie! Nóżki. Ja cię nie spodenka. To jest vlog Janny Wściskiej. Nie wytnij Houston. Nie wytnij Houston. Wytnij Houston! Patrzcie, i to tak wygląda. Ja świecę twarzą, przepraszam, świecę twarzą, a oni robią koszatniczki i szyszylki po prostu. Ale gdzie? Tu widziałam, wytnij, jak to było? Wytnij Houston. Wytnij Houston. Houston. Mamy problem. Houston, mamy problem. Dobra, słuchajcie. I jeszcze tramwaj. Ach jo. Jeszcze tramwaj. Dobra, dobra, słuchajcie. Do zobaczenia. Petersenowa zdąża przed tramwajem. A mnie rzucą. Mam, patrzcie. Prawo, lewo. Bezpieczeństwa. Asy. Jaka mgła? No patrz na komin. Za mało piłaś. Po prostu na nie, nie umyłaś jej szybki. Szybka nie umyta, mgłą jej zajechało. Jak to nie wczoraj był na myli. A to tak, a ja tam wiem, czy z szybą było. O, mamy bielawę i widoki na górki. Zaraz zrobimy głośniej, bo jest zaleceniem.
krajobrazowy Gursowich. Śmietnik to może nie jest dobry widok, ale zobaczymy, co jest dalej. O, proszę. Aha. Punkt widokowy. Nice. Proszę bardzo. O. Pajęczynę wlazłam. Ała i w drugą. Dawno tu nikogo nie było. Chyba. Jechałyśmy pod górkę, teraz już będziemy miały tylko z górki. I oddychamy lasem. Wjeżdżamy. Nowa Ruda. Górki widokowe. Tylko, że jak prowadzisz. Ma 2 godziny na telefonie, 11:11. Macie tam? Podwójne szczęście. Tak jest, ja słyszę Anna. Motocykl. Co to znaczy? Podwójne szczęście. 11:11 i motocykl. Coś to musi oznaczać. Nie, jesteśmy już gdzie? By coś tam. I właśnie to jest klasztor benedyktynów. I będziemy oglądać Księgę Diabła. Będzie szans. Natomiast dziewczyny poszły do Lidla, ponieważ iż potrzeba taka naszła. A my czekamy we wparku. Przy fontannie, o. Zobaczcie, jaki ładny obraz. Ja nie wiem, gdzie my wchodzimy. Szukamy klasztoru. Nie. Tu jest klasztor. O, mamy to. Dobrze. Jesteśmy dobrze. Dobrze jesteśmy. Galeria. O, jak ładnie. To myśmy ładnie ten parking znalazłyśmy. No, naprawdę. Super, słuchajcie. Pięknie. Można dziewczyny zawołać, że to tu. Tam jest Katka. To tutaj. Piękne widoki. Znaczy ja nie, ale wiecie, że ja zawsze tak mam, że przykołuję. Przykołuję i pogoda nam dopisuje. Dorota gdzieś leci. Opactwo benedyktynów. Benedyktyni, czyli przepisywanie ksiąg. I my właśnie do księgi lecimy. Właśnie się gdzieś zakałapućkałam, ale most też zacny. Wygląda świetnie, tu plac budowy. Super. Ale już się gorąco zrobiło. Gorąco bardzo. No. Jak zwykle ogromne mury. Opactwa bywają po prostu piękne. Wchodzimy. Czek, czek, czek. Czek, czek, czek. I zwiedzamy.
poczekajcie. Odwrotnie. Was nagrywałam. A, to ty tak z przyczajki. Z przyczajki. Stupieńsko bilety. No jeszcze woda, poczekajcie, woda. Czysta. Ale nie do picia napisane. Ale czysta. Głęboko. Będziemy zobaczyć. Zaraz wyjdzie jakiś ostry pytek. Ojoj, ojoj. O, cholera. Au. Trzymam okulary, cicho, muszę zajrzeć. O, coś tu jest, jakiś diabełek. Na pewno. Zaraz wyjdzie. Wow. O, zabij się Wiśniewski. Szukamy miejsca na kupno biletów. Ale powiem szczerze, że gdzieś tutaj każą iść w kawiarnię. Widać. Myślałam, że się zabije na schodach, ale nie. Trochę do cienia, cieniu, a miało padać, lać. Pojedź z wiedźmą, mówili, będzie fajnie. Mówili. Mamy, o. Opactwa. No faktycznie, kawiarenka, jeszcze jakieś zagrody. Jesteśmy w środku. Tak, prosimy, musimy płacić. Co vůbec na tom kodex Subigas je zajímavé? V první řadě to, kritéria A, který je mají Švédové velice přísně střežené, že to nemůžeme otestovat, takže zatím je to opravdu jenom teorie. Což tedy mimochodem opravdu značí, že to byl významný projekt. Projekt, který měl být sepsán s největší pravděpodobností vozů. Protože ano, legenda říká, že kniha byla sepsána za jednu jedinou noc za pomoci ďábla a měl se tímto aktem vykoupit mnich, který prý aplikoval temná učení, že chtěl napsat za jednu jedinou noc, ve které bude obsažen veškeré vědění tehdejšího světa. On si totiž nepřál být zazděn zaživu. Třeba jak Hildegard z Bingenu, ale ta si to přála dobrou. On si to tady nepletl s ním, jedinou s jinou mističku. Každopádně žít o chlebu a o vodě za zdí není úplně příjemné, a tak on se tedy rozhodl, že takové riziko odsoudí. Ovšem ta legenda má tři velká úskalí. V první řadě oni by se s ním úplně neobtěžovali, kdyby něco takové zjistili. Oni by ho zkrátka z toho kláštera vyhodili, předhodili ho inkvizici, tedy neříkám španělské inkvizici, rozdíl veliký mezi klasickou inkvizicí a španělskou, a následně by byl, pokud by u něho něco takového zjistili, předhozen. Lidi, a co? Za 60 tela. Co pak? Ne, to je spodobně. Ale jak tam je, ale tak já se vás nevím, se zbývají. Pięknie wyglądają w kamerze. Nie wiem, czy to będzie tak wyglądało, te złocenia na tle nieba. Może będą wyglądały na telefonie. Zaraz zobaczymy. I nam się rozpadało. Ale przynajmniej znalazłyśmy ryneczek z kamieniczkami. W tym mieście na B. Ja oczywiście wam pokażę folder, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy, bo zapomniałam. Hello. Szukamy jakiś. Ale why? No, trochę nas zmoczyło, ale jest zacnie. Znaczy zacnie jest widoczek, nie? O, takie uliczki. I ja tu byłam. Byłaś? Tak, tylko nie widziałam klasztoru.
jakiś po... O, jakiś śmietnisko. Matko Bosko. Nie widzę. Na to zapowiedź burz i nawałnic, to jesteśmy raz tylko mokre. Ale to tak fajnie mokre, nie było tak się. Nie. No wiesz. Słuchajcie. Nie no, mogę zwyczajnie. Gorzej było na dół, ci powiem. No. Bo było mokro. I emotion. Zobaczcie, jak jest miejsc parkingowych. Asia, jaka rura wydechowa z przodu? A patrz na ten auto. To jest też balkon. Tak, ja wiem, jak mi się pady. Co panie wymyśliły? Lody. Jabłka i banan. Tylko? Nie. Nektarynka, banan, kiwi, śliska, arbuz, pomarańcza. Fajnie, mieliśmy być w domu, ale wywożą mnie gdzieś w góry w jakieś pstrągowe hyczki. Nie ma co śmiać, a hyczki pstrągowe, a jest ten tutaj, o, strumień, proszę bardzo. Widzicie, ale piękny most. Poczekajcie, już wam pokażę. O, oh, nice. Most, strumień, strumień, most. A można tam wjechać? No i właśnie gdzieś mnie wywożą. A można tam wjechać? A tu jaki ten... No więc jak wrócę do domu, to będę, to chciałam powiedzieć. Bo my na razie póki co jedziemy wzdłuż, potem... No bo w górach to w zasadzie jedyna słuszna droga. Wzdłuż potoczna. Na pewno się tak nazywa. Zapotoczna. Joanna Zapotoczna. Zapotoczna. Zapotocka. Joanna Zapotocka. Z Wiśniowieckich. Herbu Czeremcha, przepraszam. Śnieżka Wiśniewski! Jak to było? Wiśniewska? Ja już nie pamiętam, już się wytytułowałam. Wiśniewska? O Boże. Wiśniewska, pociąg. Kogo? Pociąg, kogo? Kogo? Pytanie w tym aucie normalne. Pociąg, kogo? Nigdzie. Kogo? Co ci tam palą? Ty gaz i płomień, jak Boga kocham. Dziwne tu państwo. A my jedziemy w stronę na chodu. W stronę na chodu jedziemy. No to jest piękny sens. W Słowacji to będzie dobrze. Nie, w Słowacji nie, no nie wyjedziemy. Jedziemy w Kudowie Zdrój. A, też po, dobrze. Do no. A, jak dokładnie. Ja już na placki do Polanicy nie idę po tych knedliczkach. To jest na wynos. Na wynos dać nam, drodzy państwo. Na nos. Na nos. Pięknie jest. Zielono. Oni mają zielone, zieloność. Jak nad Dunajcem. Nie mają. Ale mają góry. Nie mają morza, ale mają... Mamy morze i góry, i jeziora. Chciałam przeżyć. Szkoda, że jak się filmuje, to traci przestrzenność, tak. Nie? Nie dacie niewielkości. Patrz, masz, o, jedzie. Taki metro. Czas nie pociąg, ale tutaj powolutku. Tu tak, bo tam popierniczą, nie? Taki popierdalaczek.
słońca. I sobie lecimy na punkt widokowy. Zobaczymy, gdzie on jest. Ścieżka nie wydaje się jakaś bardzo trudna. Ale jest ładnie. Tylko zobaczcie, jakie tam chmury. Mnie na kamerze nie będzie widać. Jak nas znowu zmoczy, to już w sumie chciałoby się powiedzieć, co za różnica. Zobaczcie, jak niesamowicie ułożone głazy. Po prostu wow. Że wow. Wow. No, powiem wam, rozpadlina. Przepraszam, to się wypika. Zajebiste. Widziałam, no. Wow. Coś szumi. A tam rozpadliny. Jakby ktoś nie wiedział. Rozpadliny może i coś szumi. Może są schody tam. Nie wiem, czy są schody. Baterii nie będę miała już, to już ostatnie podrygi bateryjne. W torbie nie mam, warto, warto. O, piska. Obłędne. No słuchajcie, idziemy gdzieś w jakieś... O Matko Bosko. Ale wejdźmy tutaj, na schody. To jeszcze chyba nie jest punkt widokowy, niemniej. Myślę, że wow. Wow. Tu coś strumykowego jest? Jakieś rozpadliny przejścia. Niesamowite. Tam... Trafiłyśmy. Mówiłam wam, że będzie padać. No to pada. Bystry potok wody, tacy potok wody, tacy. Nad potokiem serce Hanusi Niebrocy. Niebroc serce, niebroc ponad życia cienie. Są marzenia, są wspomnienia, w których wraca chęć. A teraz z echem, ale coś bardziej... Może Izis jeszcze raz podajemy? Dajesz. Albo nie, poczekajcie. Jak to było? Widok to trzeba zasłużyć. Co prawda chmur nie mamy. Chmur nie mamy, czyli mamy chmury, a że nie ma chmur. Nie, że nie ma chmur, ale jest przecudnie. Jest po prostu bosko. Bosko. Teraz robię zdjęcie, także troszeczkę do przerwy. Ale pięknie. Idę do dziewczyn na dół. A co to za spotkanie pod mostem? Co tu się dzieje? Co tu się zadziewa? Co tu się zadziewa w ogóle? No tutaj zobaczcie w skałach w środku. Co to się tu zadziewa? No. Wzywają mnie w deszczu. Mówią, że przeżyję. No przeżyję, no. Co nie przeżyję? Padać może przestanie, może nie. Idę żwawo, będę wam sapać, trudno. Proszę bardzo. Teraz widokowy. Pięknie. Szkoda tylko, że pada.
Tak, idę. Idę. Albo tu, albo tu. Ja szłam środkiem. A, damy radę. Jakoś te buty wyjątkowo są. No, ja też jestem zdziwiona. Chociaż daj mi rękę. Dobra? Okej. Okay. Patrz. No. Jak tu była pogoda, nie? No. To by było przecudne. Ale nie ma. I tu jest ta dziura i to by was było widać. O. Spójrzmy. Idę tutaj. No. Nie będzie to tak łatwo schodzić, ale dam radę. Pięknie. Tutaj, w dół. Cholerę jeszcze bardziej. Tu proszę bardzo, no paruję. Takie mgły się unoszą właśnie. To jest fajne, jak na prawie. Co widać, jak widać. Co widać, jak widać. Żeby nie było, że się dla was nie poświęcam. Proszę bardzo, cała ja w deszczu, wilki jakieś, ale panoramę macie. Ja też jestem w deszczu, żeby nie było, że on... Nie przekonaj, ja, kurtce, walczymy. Dobra, idziemy, idziemy, słuchajcie. Porób zdjęć. Porób zdjęć. Proszę państwa, macie krople, przepraszam. Przepraszam, usuwam, bo to trzeba zobaczyć. Proszę bardzo, piękność. Gdzieś idziemy, nie wiem gdzie. A tu jeszcze zaskoczenie, wychodzimy na schronisko, chata izdebna. Pięknie, ja wow. Tam jeszcze też można iść. Dobra. Jak mogłam. No i czekamy. Trochę przypada. To wyruszymy.